przegrał w półfinale z Andy Roddickiem. No i zaraz zobaczymy, czego dokona z Baghdatisem. Safin serwuje. Wspaniałe warunki fizyczne, 1,93 m wzrostu, potężna sylwetka, potężny serwis, element, który jest, w którym jest w stanie rozstrzygnąć nie jeden pojedynek, więc to podanie dzisiaj będzie ważne. Oburęczny backhand, bardzo ostro uderzany, umiejętnie kierowany. To kolejna silna broń Marata. Spotkali się raz w 2006 w Madrycie w turnieju halowym na korcie twardym. Safin wygrał 6-4, 6-3. No nie było specjalnej walki w tym gemie otwarcia. Marat Safin zdobywał punkty bardzo łatwo. Przede wszystkim po błędach Markosa Baghdatisa prowadzi Rosjanin 1-0. Nim tenisista z numerem 15 zacznie serwować, trzeba koniecznie wspomnieć, że Markos Baghdatis swój pierwszy mecz z Tomasem Johanssonem kończył z lekką kontuzją mięśni przypośladkowych. No, miał trochę czasu na zregenerowanie sił, na podleczenie tego urazu. Szybko się przekonamy, czy jest wszystko w porządku, czy może normalnie biegać. Zero-jeden, Baghdatis serwuje. Jeszcze trzeba poczekać. I dość podobny na razie przebieg gema. To wszystko może wynikać z lekkiego zdenerwowania obu. Stawka jest ogromna. Znają jeden i drugi swoją wartość. Chyba będziemy musieli troszeczkę poczekać, nim nie zaczną normalnie funkcjonować returny. No to wygląda na to, że gry nie będzie. Trochę mocniej wieje pod wieczór. Same błędy Safina. O jeden. 3 minuty gry za nami. No i cóż, wiemy, że nic nie wiemy. Baghdatis też, tak jak Safin, grał w tym turnieju pokazowym na Kujongu. Był w finale. Żeby było zabawnie, on początkowo w ogóle tam nie był zaproszony. Natomiast to zaproszenie zostało do niego wysłane w chwili, kiedy się wycofali ci inni. Najpierw wskazani przez organizatorów, a więc Roger Federer, Haas, Nalbandian. Spora grupa graczy miała przed startem Australian Open różne drobne, trochę poważniejsze kłopoty zdrowotne, małe kontuzje. No a zwykle przed takim dużym, ważnym turniejem ludzie się oszczędzają. Nikt niepotrzebnie siłami nie szafuje. No chyba, że ktoś się nazywa Jelena Jankowicz.
Ale ja oczywiście mówiłem o tenisistach, a nie o tenisistkach. Zły atak Safina. Za krótka piłka. Nie uderzył czysto. Marcos się przy piłce znalazł błyskawicznie. Jego uderzenie zaczepiło linię. No i na takie serwisy Marata odpowiedzi nie ma. Pierwszy w meczu as Safin po 5 minutach. Szybko się to wszystko toczy. Po 5 minutach prowadzi 2-1. To się spotykało takie mecze jak ten, przynajmniej w sensie samej obsady, bo to, czy to będzie mecz niezapomniany, to się dopiero okaże. Zaczęli bardzo ostrożnie. Nie ma na razie wielkich wymian, dużo błędów, trochę zdenerwowania. Ludzie się gromadzą, oni się muszą mocniej rozgrzać. Bagdatis 1-2, Cypryjczyk serwuje. Futfot wywołano, czyli błąd stóp. Dziwne, nie musiał biec do tej piłki, był ustawiony w narożniku. A o dziwo został zaskoczony siłą tego uderzenia, jego szybkością. Właśnie to się wiąże raczej z szybkością odbijania się piłki, z jej kątem odbijania się. Wyraźnie out, znów backhandowy błąd. Dużo dyskusji o nowej nawierzchni. Jednym się podoba, innym nie. Inni uważali, że będzie szybsza. Jeszcze inni twierdzą, że jest akurat w sam raz. Wydawało się, że to będzie piłka Marcosa, bo to raczej on śrubował tempo, bardzo szybko wracały jego uderzenia. No i jakby się na koniec tej akcji Marcos zaplątał w tę przez siebie samego narzuconą szybkość, nie zdążył po prostu wykonać prawidłowo uderzenia. To jest taka często stosowana metoda. Coraz szybciej odbija się kolejny odbiciarz, ktoś nie wytrzyma. Widać wyraźnie, że Safina zaskakują piłki, które się inaczej odbijają. Widzieliśmy obóz Marata, jego trenerów przygotowania fizycznego. Od lipca ubiegłego roku Safin zaczął współpracę z argentyńskim szkoleniowcem Hernanem Gumim. Chyba zabolał łokieć. Bagdatis. Trochę nie trzyma gry przy ostrzejszych uderzeniach Bagdatisa Marat Safin. Trochę się spóźnia. Ale dokładnie tę uwagę można odnieść do obu tenisistów, bo przyzwoicie jeden i drugi serwują.
własne gemy rozgrywają bardzo poprawnie, natomiast te gemy serwisowe przeciwnika średnio. ...211 na godzinę, bardzo przyzwoita szybkość serwisu. Nic się nie zmienia, ciągle podanie Rosjanina za trudne dla Cypryjczyka. Pomysł niezły. A jak wykonany, no to nie muszę opowiadać, bo to było widoczne. Zwraca uwagę to, że Maratowi się przytrafia za dużo błędów wtedy, kiedy się musi trochę przebiec po korcie. To dotyczy i odbić z linii końcowej, i dobiegnąć w kierunku siatki, jak przed chwilą. No ale może to wszystko w ramach rozgrzewania. Jestem zaskoczony, jak szybką piłką potrafi operować Cypryjczyk. W tych wypowiedziach przed meczem panowała taka opinia wśród ekspertów, że to powinno być spotkanie Marata Safina, zresztą niewykluczone, że będzie, i że to Safin będzie raczej dyktował warunki, ale tak na razie do końca nie jest. Safin głównie rządzi wtedy, kiedy trafia jego serwis. Ten element jest poza wszelką dyskusją. Wtedy Rosjanin jest mocny, zdecydowany, wtedy zdobywa gro punktów. Jak piłka trochę pokrąży nad siatką, no to już tak różowo wszystko nie wygląda. Z punktu widzenia interesów Marata. Pierwszy gem, gdzie dochodzi przy serwisie Marata Safina do równowagi. Troszkę jestem zaskoczony tym, co się dzieje. Może to też jest związane z temperaturą. Mówiono, że ta nowa nawierzchnia kortu nie reaguje tak ostro na zmianę temperatury, jak to miało miejsce w przypadku Rebound Ace, ale generalnie wieczorem jest chłodniej, warunki są trochę inne. Takie mam czasami wrażenie, patrząc na te pierwsze 5 gemów, że i jeden, i drugi bywa zaskakiwany kątem odbicia piłki. Tenisiści kończą czwarty dzień wielkoszlemowego Australian Open w Melbourne na Rotlaver Arena. Wielcy tego turnieju, ale wielcy sprzed lat, Marat Safin i Marcos Baghdatis, Cypryjczyk rozstawiony, Safin z niskim rankingiem. Safin po raz pierwszy od US Open 2006 nie został w turnieju wielkoszlemowym rozstawiony. Wymowne. Nie grał od połowy, no od września ubiegłego roku, bo był w tak kiepskiej dyspozycji, że już samemu mu było wstyd własnych występów. Zapowiadał, że się spróbuje przygotować do nowego sezonu i że wszystkim jeszcze pokaże. No bo jak nie, to mówił, chyba zakończę karierę. No zaraz zobaczymy, czy to rosyjskie Nupagadi się sprawdzi. Moim zdaniem, jak do tej pory, po pierwszych minutach pojedynku, to średnio wygląda w wykonaniu Rosjanina. Brakuje mu szybkości, brakuje mu czystych trafień, dużo prostych błędów, dużo zaskoczeń.
bardzo wymowna sytuacja, bardzo charakterystyczny błąd popełniany przez kogoś, kto się spóźnia z dobiegnięciem do piłki. Cypryjczyk sprytnie zagrał w opuszczony narożnik. Szybka, głęboka piłka. Wystarczyło. Trafia. Też trafia. Też trafia. No, jeżeli to jest otwarcie, to ja nie mam nic przeciwko. Myślę, że większość z Państwa też jest za. I tak prawdę mówiąc, po tym lekko bezbarwnym początku, to myśmy wszyscy na coś właśnie takiego czekali. Oni i jeden, i drugi mają fantazję, umieją grać. Tylko może postanowili nas trochę przetrzymać. Bagdatis. Bardzo efektowny gem Cypryjczyka. Drugi gem wygrany przez niego do zera po trzy. Bagdatis po kilku sezonach, po kilku latach spędzonych we Francji, w Paryżu, w Akademii Muratoglu, wrócił na Cypr. Ma teraz cypryjskiego opiekuna. Jego trenerem jest kapitan cypryjskiej i Davis Cupowej reprezentacji Janos Hadzidżordziu. W swoim kraju bohater narodowy, człowiek no, uwielbiany wręcz przez mieszkańców tego niewielkiego państwa. Urodzony i zamieszkały w Limassol na Cyprze. Moim zdaniem marnie to zaczyna wyglądać. Co chwila Cypryjczyk Safina zaskakuje. Potrzebny był taki serwis Safinowi, no bo to nie układało się w tym gemie najlepiej. 207 na godzinę, oczywiście as. Na razie asy funduje przeciwnikowi głównie Marat, ale nie ma ich zbyt wiele. Coraz bardziej może się podobać gra Marcosa Bagdatisa z linii końcowej. Uderza piłki z fantazją, płynnie to robi. Dobre kierunki, dobra długość, dobra szybkość. Safin jest zaskakiwany. Pierwszy w meczu breakpoint dla Cypryjczyka. Wyglądało mi tak, jakby spodziewał się Bagdatis, że nastąpi atak Safina do siatki. I też, prawdę mówiąc, okazja była przednia, ale może się Marat tego ruchu do przodu przestraszył, a może to był jego pomysł taktyczny, żeby tupnąć nogą, że niby biegnę, a zostać z tyłu. Tak czy inaczej Cypryjczyk się nabrał. Doskonale, doskonale Marcos Bagdatis zrobił to, czego nie zrobił Safin poprzednio i mamy pierwsze przełamanie po 21 minutach. No jest jakby pierwsze wskazanie w tym pojedynku. Czasem mówią tenisiści w takiej sytuacji pierwsze śliwki robaczywki, że niby jak coś nie wyszło, to jeszcze nic takiego, wszystko się może zmienić. No tak może powiedzieć Marat Safin. Nie zaczął dobrze pojedynku z Bagdatisem. Przed chwilą stracił podanie w siódmym gemie. Cypryjczyk prowadzi 4-3 i 15-0. I serwuje oczywiście.
Niebezpiecznie rośnie liczba niewymuszonych błędów Marata Safina. To był 11 już punkt oddany za darmo przy trzech zaledwie piłkach bezpośrednio wygranych. No nie oszukujmy się, tak grając meczu z Baghdatisem wygrać się nie da. I to też zastanawiający błąd. Nie mogę się oprzeć wrażeniu, że wciąż, mimo że już minęło prawie 25 minut gry, oni są obaj jacyś spięci, jacyś zdenerwowani. Jakby ta stawka ogromnie ich usztywniła. No, zły znak. Pierwsze trzepnięcie rakietą o podłogę. Safin czasami tłumaczył, że on tak robi, by wyładować emocje, no ale tutaj nie ma tych napięć związanych z walką. Tu jest jakaś nieporadność. Tu jest lawina niepotrzebnych błędów. Ponieważ Safin stoi, ponieważ Safin psuje, Baghdatis, który jest już wystarczająco dobrym tenisistą, zorientował się, że może rozwinąć skrzydła. Prawdopodobnie to on pierwszy pokaże nam, zresztą częściowo już to zrobił, efektowne akcje, piłki ładnie wygrywane. No, rozwinie tę swoją grę, czego na razie Safin zupełnie nie ma prawa nawet zrobić przy takiej postawie. 3-5, Marat serwuje. Nie. No to jest jakieś nieporozumienie. Dużo pochlebnych zdań powiedziano i napisano po meczu z Gulbisem, ale być może ten Łotysz był po prostu słabym przeciwnikiem. Słyszałem i takie opinie. A z tą formą Marata jest średnio. Oczywiście. No wystarczająco długo na spotkania tenisowe patrzymy, śledzimy je, by wiedzieć, że to się wszystko nie rozstrzyga tym, jak toczy się gra w pierwszym secie. Oni zaczynają na naszych oczach maraton. Trzeba wygrać 3 sety. Ale niepokojąco wygląda fakt, że Safin jest ciężki, że źle biega. Miało być inaczej. Bardzo sprytny serwis na ciało. Zaczął dobrymi serwisami, potem trochę to podanie zgubił. Teraz znów zaczyna lepiej się przykładać do podania. Może po tym trzepnięciu rakietą o kort lekko trzeźwiał, pozbierał myśli. Nie ma wątpliwości, nie trafił. Ależ by go minął Cypryjczyk. Miał dużo szczęścia Marat Safin. Nie miałby nic do powiedzenia, gdyby to uderzenie frunęło centymetr, dwa Jeszcze nie minęło pół godziny walki. Jest 5-4 na korzyść Marata Safina. Rosjanin właściwie tylko w jednym elemencie wyraźnie przeważa nad Markosem Baghdatisem. Liczba zaserwowanych asów. No ale tak się seta, a potem i całego meczu wygrać nie da. Tak można wygrać swoje gemy. Poza tym Rosjanin gra bardzo średnio. Ciężko biega po korcie. Baghdatis, który właśnie serwuje, popełnił mniej niewymuszonych błędów. Obaj wygrali tyle samo piłek. Dużo mniej niż zanotowali strat niepotrzebnych. Mecz rwany.
i mecz, w którym jak na razie, no myślę, że stanowczo za mało było czegoś, co my nazywamy takimi technicznymi perełkami. Dwie, góra trzy akcje godne zapamiętania. Więcej takich sytuacji, rozkładanie rąk, jedno trzepnięcie rakietą o kort i błędy. Za krótki retur, zdecydowany, kończący atak forehandowy Marcosa, dwie piłki od seta Cypryjczyk. Za serwis. 14-15. Bagdatis ma bardzo wysoki procent skuteczności pierwszego podania. Te serwisy, które trafiają, najczęściej mu przynosiły punkty. Ale sytuacja według dawnych przepisów, już nieobowiązujących od wielu sezonów, wywołano by podwójne odbicie, bo ta piłka mu się zaczepiła na ramię rakiety. Od jakiegoś czasu na to się nie zwraca uwagi, więc on tak przepchnął to uderzenie i jeszcze trafił w taśmę i jeszcze piłka spadła na stronę Cypryjczyka. No tak, jedno przypadkowe zagranie Marata nie może niczego zmienić i można właściwie powiedzieć na szczęście, że tak się dzieje. Bagdatis lepszy, Bagdatis więcej inicjatywy, więcej ciekawych zagrań. Bagdatis wygrywa seta 6-4. Rozstawiony z 15 Cypryjczyk Marcos Bagdatis w 31 minut wygrał pierwszego seta 6-4. Marat Safin zaczyna drugą partię. Ten ruch głową w kierunku sędziego to prośba o opowiedzenie, jak było. Odpowiedź wypadła nieprzekonująca, więc jest sprawdzanie śladu. Nie sądzę, by Safin miał rację, a jednak ma. Powtórka punktu. Zła ocena sędziów, zła ocena komentatora. Safin widział najlepiej. Zastanawiałem się podczas tej wymiany, czy czasami Safin nie popełnia błędu, odbijając piłkę tak długo. A to było chyba takie, to była chyba taka wzajemna próba sił, kto dłużej wytrzyma, tak jakby dwaj ludzie się mocowali na rękę. No i Cypryjczyk zepsuł. Za łatwo oddaje piłki Rosjanin. Nie trzyma gry. Thank you.
podoba mi się sposób, w jaki atakuje Cypryjczyk. Bardzo umiejętnie reguluje tutaj szybkości granych piłek. Początkowa faza akcji, wolniejsza, potem nagle tu z backhandu przyspieszenie. No i z forehandu to właściwie wykończenie akcji. Świetna cała rozgrywka. 15-30. Znowu lżej. No i teraz nagle ostrzy. Usypia Safina Marcos. Jakby pokazuje, że nie jest zainteresowany taką ostrzejszą wymianą. Czai się, czeka, przeskoczył w swoją lewą stronę, obiegł piłkę zmierzającą do backhandu, uderzył wzdłuż linii. Wygrał. Świetna akcja. Dwa breakpoint. Przełamanie. No, według reguł obowiązujących w męskim tenisie ledwie się drugi set zaczął, a może to oznaczać, że już jest niemal rozstrzygnięta ta partia. Oczywiście bardzo byśmy chcieli, ja też, żeby tak nie było, no ale mam nadzieję, że większość z Państwa wystarczająco dobrze zna reguły obowiązujące, zwłaszcza w rozgrywkach panów. U pań to jeszcze małe zmartwienie. Tam się różne dziwne rzeczy zdarzają i wielokrotnie zawodniczka, która wysoko prowadzi, nagle przegrywa seta. To jest jakby na porządku dziennym, do tego się przyzwyczailiśmy. U mężczyzn tego rodzaju sytuacje to są naprawdę niesłychanie rzadkie przypadki. Cypryjczyk gra dobrze, pewnie, swobodnie. No i ma breaka. Z czego tutaj nalać wody, jak on tak psuje? I wie o tym lepiej niż my wszyscy razem wzięci. Zawija Safinem Baghdatis z coraz większą fantazją. Uśmiechnął się do swoich opiekunów, bo on tu miał przy tej akcji wolejowej trochę szczęścia. Za duży zamach przy wysokim forehandowym woleju. Nie odbił piłki czysto i mógł się oszukać, no ale trafił. Teraz się o dziwo oszukał, miał kort otwarty, wybrał odbicie przeciwko biegnącemu, a Safin jakimś instynktem wiedziony został tam, gdzie trzeba. Tacy rutyniarze jak Marat powinni być bezpardonowo gonieni, a wielokrotnie ich przeciwnicy właśnie wpadają w tę pułapkę, że chcą ich oszukać. Tymczasem prawda jest brutalnie prosta. Im starszy gracz, tym gorsza kondycja. Trzeba niemiłosiernie wykorzystywać tę okoliczność, że nogi już nie te. To obóz Baghdatisa. No i znów trochę za dużo kalkulacji u Cypryjczyka. Na usprawiedliwienie dostał trudną piłkę na linii. Safin wściekły. Chyba Baghdatis spodziewał się, że otrzyma jakiś kolejny prezent i game się jakby wygra sama. Tak się nie stało. Thank you.
Bardzo prościutka gra, najpierw przez środek, potem do narożnika backhandowego i znów Safin nie wytrzymuje. Chociażby bardzo chcieć, to poza takimi niezważającymi na nic super fanami, a zwłaszcza fankami rosyjskiego tenisisty, naprawdę ciężko się dopatrzyć jakiegokolwiek pozytywnego elementu w grze Rosjanina. I ja przynajmniej na razie kompletnie nie dostrzegam jakichkolwiek nadziei dla serwującego właśnie tenisisty. Może to się wszystko zmieni. Może przyjdzie jakaś cudowna chwila. No ale na razie rządzi Bagdatis. Safin gra monotonnie, trzyma się linii końcowej. No i tak straszliwie psuje, że po prostu zęby bolą. Ubiegłego sezonu już słychać było głosy oburzenia, dlaczego kapitan rosyjskiej Davis Cupowej reprezentacji zrezygnował z powołania do drużyny narodowej na mecz finałowy Marata Safina, dlaczego skreślił taką postać, takiego tenisistę. No myślę, że każdy, kto patrzy na ten mecz, jeżeli Safin gra w ten sposób, po mocno przepracowanym cyklu treningowym, no to w jakiej formie musiał być pod koniec ubiegłego roku? Troszkę uciekła koncentracja Cypryjczykowi, dwa proste błędy forehandowe. Zdobił punkty, ale zachwycony sposobem, w jaki się to dokonało, nie jest. I znów to samo. No, tu nie ma spełnienia podstawowego warunku, byśmy mogli oglądać wielki pojedynek i wyrównaną walkę. Safin, ruszony z miejsca po ostrym starcie do piłki, psuje przynajmniej 60% odbić. To jest katastrofalna statystyka. To niestety najlepiej o jego wydolności nie świadczy. Teraz zagrał punkt po swojemu, poprowadził wymianę. Siostra Dinara Safina jeszcze nie popisała w tegorocznym Australian Open. Przegrała w pierwszej rundzie z Niemką Sabine Lisicki, niespecjalnie do tej pory znaną tenisistką. Żeby było zabawnie, to w trzeciej rundzie Australian Open u pań jest para Sabine Lisicki, Karolina Woźniacki. Obie polskiego pochodzenia, Niemka i Dunka. Na szczęście dla równowagi, przypominam, są też w trzeciej rundzie dwie jak najbardziej autentyczne Polki. Agnieszka Radwańska zagra o czwartą rundę ze Swietłaną Kuzniecową,
a Marta Domachowska z Chinką na Li. Dla obu Polek duże brawa za dzisiejsze wygrane mecz. Safin znów przyciśnięty i znów zepsuł. Ostrzej zaserwował, 214 na godzinę. To było zaskoczenie, ten serwis dla Cypryjczyka, stąd taka niemrawa odpowiedź. No i co z tego, jak przy pierwszym, ostrzejszym uderzeniu Marcosa Safin zawodzi. Zdaje się o challenge. Sędziowie uważają, że serwis Rosjanina był dobry. Cypryjczyk prosi, żeby to sprawdzić. Jemu się wydawało, że był out. Ale tylko mu się wydawało. Z trzech możliwości pomylenia się zostały Cypryjczykowi w tym secie dwie. Przypominam, nowością w tegorocznym Australian Open jest nie ten system challenge'owy, bo on już obowiązywał przed rokiem, ale liczba nieudanych prób w secie podniesiona do trzech. Wiedział, że popełnił out, bo już stanął na prostych nogach. Sędzia liniowy się zawahał. Teraz z kolei Safin prosi o challenge. No, daje się ta próba. Trochę mi przypomina obstawianie w kasynie. A nuż się uda? Nie, nie uda się. Dobrze widział, dobrze zareagował. No, ale podobnie postanowił. Zagram w ciemno, a nuż wyjdzie. Ten numer, co trzeba, nie wyszedł. Zabawna sytuacja. Po taśmie Cypryjczyk jednak w aut. Ale skądinąd mijał forehandem naprawdę bardzo dobrze. Aut oczywisty. I ciężko by było Maratowi złapać tę piłkę. No, zabawne są miny Marata Safina. I tak mówię o tym w perspektywie tego sezonu, następnych. Bo mówiąc uczciwie, ja się dzisiaj spodziewałem ujrzeć inny występ Marata Safina. Jeżeli tu się czegoś nie da naprawić, jeżeli to będzie dalej szło tak marnie, to nie dam głowy, że będziemy Rosjanina oglądali do końca tego roku i w sezonach następnych, w rozgrywkach. Być tylko ludzie, którzy nigdy w życiu nie stali dłużej na tenisowym korcie. No nie dalej jak parę dni temu ogłosił decyzję o tym, że kończy wreszcie karierę Gustavo Kuerten. Próbował do ostatniej chwili, chciał wrócić, przymierzał się. Nie wyglądało to, prawdę mówiąc, najlepiej, ale miał prawo do tego, by jeszcze poszukać swojego szczęścia. Nie znalazł go. Ocenił, że w tym roku definitywnie znika z kortów. Wracamy do Baghdatisa i Safina. Nie ma prawa się udać. Za łatwo Cypryjczyk umie rozkołysać Safina na tej linii końcowej. Proszę zobaczyć, co się dzieje. No niby Safin biega, no ale nic z tego kompletnie nie wynika. Będzie coraz więcej złości i rakieta w niebezpieczeństwie. I tyle.
szukał się Cypryjczyk. Pierwsza wielka wymiana z gatunku tych, które robią na patrzących wrażenie. Bagdatis prowadził wymianę, tu miał piłkę na skończenie, uderzył bezpiecznie raczej do środka niż wzdłuż linii, dostał kontrę i Safin zdobył niesłychanie moim zdaniem ważny punkt. No i zaraz zobaczymy, kto za tę długą wymianę zapłaci. Po Cypryjczyku spłynęło jak po kaczce, a Safin się spóźnił z reakcją. Przesadził. Zaskoczony wyraźnie, jak wiele piłek wróciło, znów Safin podjął męską rywalizację. Przyjął wyzwanie i wygrał. To tego młodszego poniosło. Turn Marata, głęboka piłka, dobry kierunek i pierwszy w meczu breakpoint Marata Safina. I proszę zobaczyć, wystarczyło, że tak jak powiedziałem, podjął walkę z otwartą przyłbicą. Biegał, odbijał długo, czekał, ma szans. I jest przełamanie. Trzeci raz Bagdatis nie wytrzymał na tej linii końcowej. Ten aut był największy. Niezwykle ważny moment spotkania. Teoretycznie nie powinien Cypryjczyk takiej piłki przebijać. To chyba o to chodziło. Oczywiście można było eleganciej zareagować. A jednocześnie już od razu widać, jaki błąd popełnia ktoś tak doświadczony jak Marat Safin, bo to kopnięcie piłki, wyładowanie energii sprawia, że za chwilę brakuje mu koncentracji właśnie tej energii na przeprowadzenie akcji do końca i oddaje punkt za darmo, 0-15. Nie, jeszcze nie. Piłka zaczepiła taśmę. Arbiter, przypominam, ma urządzenie elektroniczne, które pokazuje muśnięcie taśmy. Ojej, kort otwarty, on trafia ramą.
ciężko pracował w poprzednim gemie, dużo biegał. I to jest taka obusieczna broń, bo osiągnął cel, odrobił stratę, a teraz mu tej odrobiny świeżości trochę brakuje. Tu by się właśnie przydało takie chłodniejsze, świeższe spojrzenie. Dobry serwis. Najlepsza metoda, jak jest kłopot we własnym gemie serwisowym. Bardzo ładne rozegranie piłki przez Cypryjczyka. Świetne krosowe backhandy. Dokładnie tak powinien Marcos się zachowywać, męcząc Safina i prowokując go do błędów. No i niedługo cieszył się tym stanem równowagi Safin. Dwa breakpointy, jeden. 13-14. Sporo osób w tym jego boksie. No to jest człowiek z otwartym sercem, szerokimi ramionami, przenośni dosłownie. Piękna piłka Safina. I koniecznie zapamiętajmy, że naprawdę niewiele brakowało, by Dagdatis dopadł tego zagrania i sprytnie odegrał, bo chciał Marcos odbić prawidłowo. Taka wrzutka po backhandzie. To znów była wymiana z gatunku tych wartych zapamiętania, bo tu wszystko było w dobrym, może bardzo wysokim gatunku. Z kikiem wysoki kozioł, zaskoczony Marcos. Wspaniale. Zaimponowało mi to, co zrobił Marat Safin. Miał przegranego gema serwisowego. Poderwał się. Odrobił stratę, efektownym finiszem wygrał podanie, prowadzi 3. Marcos Baghdatis, 5 lat temu triumfator juniorskiego Australian Open, najlepszy junior na świecie w sezonie 2003, liczne sukcesy, pozycja numer 1 w rankingu ITF-u, jako senior najlepszy wynik też uzyskał tu w Melbourne, 2 lata temu dochodząc do finału. Przed 2 laty on był jak taki świeży powiew wiatru w męskich rozgrywkach. Pojawił się nagle ktoś, kto grał tenis efektowny, radosny. Wygrywał ze świetnymi tenisistami, rozstawionymi, Rodikiem, Ljubiciczem, Nalbandianem. Nie dał rady w finale Federerowi. Rok temu Baghdatis zawiódł w Melbourne. Chciała mu towarzyszyć jeszcze liczniejsza niż w tym cyklu 2006 grupa jego wiernych fanów. No ale on nie wytrzymał napięcia. Przegrał w drugiej rundzie z Francuzem Gaëlem Monfilsem. Teraz chyba przyjechał do Melbourne lepiej przygotowany. Mówił, że nie przejął się specjalnie tym bardzo trudnym układem w turniejowej drabince. Będzie grał
Będę grał mecz po meczu, zapowiadał. No dzisiaj gra z trudnym rywalem. Safin zapowiadał wielki powrót. Tylko tak na podstawie tego, co śledzimy do tej pory, wydaje się, że to jednak były przede wszystkim słowa. Baghdatis co chwila boleśnie przekonuje rosyjskiego tenisistę, że jednak jego wielki czas raczej minął. Ostrożnie to mówię. Tu jest jeszcze dużo zagadek, wątpliwości, no ale chyba nikt przy zdrowych zmysłach nie ma wątpliwości, że w tym spotkaniu na razie rządzi Cypryjczyk. Wyrównanie po 3, zapowiedział arbiter, pan Enric Molina z Hiszpanii, zmianę piłek. Turniej Australian Open od kilku lat jest grany Wilsonami. Wcześniej tutaj obowiązkowo używano Schlesingerów. To taka była moda brytyjska, która no z rozmaitych względów została zmodyfikowana. Najbardziej właściwa reakcja, jaką sobie tylko można wyobrazić, gdyby czekał na te, na odbicie piłki od kortu, byłyby kłopoty. On ją uderzył z powietrza i jeszcze wszedł głębiej w kierunku siatki i to już odebrało nadzieję Cypryjczykowi. Nigdy nie wiadomo, czy najpierw krzyczeć, czy najpierw uciekać od piłki zmierzającej na ciało. Mówi o reakcji sędziego. Let the service. Znakomita akcja Marata. Świetny serwis, doskonały, precyzyjny forehand. To musiało przynieść punkt. Safin prowadzi w drugim secie 4-3. I wracamy do pojedynku Safin-Baghdatis. Jedno przełamanie w pierwszym secie wystarczyło, by Cypryjczyk wygrał seta. Jedno przełamanie w drugim secie nie dało takich gwarancji, bo Safin stratę odrobił. No wszystko się sprowadza do tego, jak długo Marat Safin jest w stanie wytrzymać taką równą, dość ostrą, dość trudną grę proponowaną przez Baghdatisa bez popełniania niewymuszonych błędów. Proszę spojrzeć na to zestawienie. 22 prezenty. To jest katastrofa. Przy tak wyrównanym meczu i przy tak trudnym rywalu, jeżeli się psuje na tym poziomie, no nie ma szans, żeby coś utargować. Co gorsza, on siebie sam
pognębia w ten sposób, oddając punkty, bo tak przez chwilę w poprzednich gemach widzieliśmy go grającego dość równo i nawet efektownie wygrywającego punkty. Zaczyna się gem serwisowy Cypryjczyka, gdzie on ma nadzieję na przełamanie i zamiast przełamania, zamiast szans, o, są właśnie takie sytuacje. Jedna za drugą, błyskawicznie i ledwo się to zdążyło zacząć, już się zakończyło. Grają istotnie, dosyć szybko, to się toczy wszystko błyskawicznie. Te maski na twarzy to jest, zdaje się, rodzaj protestu greckich kibiców przeciwko akcji australijskiej policji, bo tu użyto takiego gazu w sprayu. No więc jak widać, Grecy się pojawili na kolejnym meczu na korcie centralnym, akurat nie ci poszkodowani w akcji policji, bo ci mają zakaz wstępu na parę dni na korty, pojawili się z maskami na twarzy. Dobrze, że ten sympatyczny uśmiech Cypryjczyka wrócił. Czasem sobie myślę, że przydałoby się, bo on właśnie częściej prezentował takie oblicze, bo to jest po prostu sympatyczne. Ładnie wyciągał piłki, przechodziły te uderzenia Marcosa nisko nad siatką, pomagała rotacja, no i na swoje nieszczęście raz zmienił technikę uderzenia. No właśnie ta sztuczka się bardzo spodobała, wygląda efektownie, natomiast zaręczam, że co drugi junior w większości tenisowych klubów to potrafi. Ojej, ojej. Zwrotność na poziomie katastrofalnie słabym. Drive volley prawidłowy, no ale tu... O właśnie, nie ma tej odpowiedniej reakcji, piłka leci na ciało. On nie umie odskoczyć, nie umie się przesunąć. No, wszystko jest kwestią czasu w tej dyscyplinie. No i jak się jest coraz starszym, to teraz gorzej niektóre rzeczy wychodzą. I można opowiadać na konferencjach prasowych rzeczy niestworzone i można zapowiadać swoim fanom i fankom, że się jeszcze będzie wielkim, no ale żeby tak się stało, widocznie to poświęcenie treningowe musi być jeszcze większe. Nie wszyscy pamiętają, jak on wygrał to Australian Open lat temu dwa. To wykonał tytaniczną pracę treningową. Miał tam w tym ogromny udział nieżyjący już niestety polski trener przygotowania fizycznego Walt Landers. Datis nie wykorzystał ogromnej szansy, grał długo, spokojnie, czekał na błąd. Safin na szczęście dla siebie utrzymał nerwy na wodzy. Jak spojrzałem w biografię Safina, jaka to pamięć człowieka zawodna, oczywiście już 3 lata minęły, bo Safin wygrał w 2005, nie 2006, rok później nie grał. A Landersa już nie ma na świecie. On dzisiaj ćwiczy z innymi, zresztą trenerów, opiekunów, tych współpracowników od przygotowania fizycznego, kolegów, zmienia jak rękawiczki.
była świetna piłka, bardzo mądrze. Ustawił się daleko za linią końcową Bagdatis. No i tak sobie spokojnie metr, półtora za tą linią końcową odbija kolejne piłki. Trzeba zrobić coś, żeby go przesunąć do przodu, żeby go troszkę zaszachować. Musi być od czasu do czasu krosowe, krótkie uderzenie. Taki gladiatorski gest triumfu, przewaga na 5-4. Brawo, brawo. I tu też gladiator, tylko troszkę niższy. Różnica wynosi 10 cm pomiędzy nimi, to dużo. Jeśli idzie o wagę, też sporo się różnią, natomiast Cypryjczyk jest bez porównania szybszy, bardziej zwrotny. To jest jego ogromny atut w tym spotkaniu, właśnie znakomicie wykorzystany. Blisko linii, blisko tego narożnika, ale nie trafił. Wspaniale, nadzwyczajnie. To chyba najlepsza akcja Marata Safina w tym pojedynku. Co za precyzja, jaka dokładność. No dużo było nadziei, dużo oczekiwań. Mats Wilander typował wygraną Marata Safina, zresztą być może wcale się nie pomylił, tylko do teraz, do tego momentu niemal tej gry, a w związku z tym poważniejszych nadziei Rosjanina nie było widać. O-o. Trafił na pewno w linię, tylko że musnęła znów piłka taśmę. Z tym się nie da dyskutować. Oczywiście znam komentatorów i widzów, którzy no zawsze zgłoszą wątpliwości. Powtórzy jeszcze raz. Nie, inny kierunek. Tam mu się rozjechały nogi. Z trudem się podniósł po dobiegnięciu do tej piłki w backhandowym narożniku. O, tutaj właśnie ta sytuacja. Jakimś cudem się pozbierał, by wystartować do dropshotu. Ale odegranie już złe. Już nie było czasu, już nie było szansy na to, by odbić precyzyjnie. No nie chce być inaczej w tym wyżynowym tenisie na najwyższym poziomie. Jak się nie biega na 100%, małe prawdopodobieństwo, że się będzie tego rodzaju pojedynki wygrywać. W sumie Bagdatis ma zadanie uproszczone, bo on prawdopodobnie założył, że Marat kilka dobrych piłek zagra, kilka pięknych akcji zaprezentuje, ale tak konsekwentnie naciskany będzie psuł. Dwa breakpointy Bagdatisowi uciekły. Thank you.
Piękna wymiana. Wspaniały tenis oglądaliśmy. No rzeczywiście, tak jak napisano na tej planszy, naprzód Marcos, według twoich reguł. To była akcja pod dyktando Bagdatisa. Śliczna piłka. I znów początek wolny, potem umiejętne przyspieszenie, w odpowiednim momencie pójście do siatki, bardzo dobry wolej. Znakomity tenis Marcosa Bagdatisa. I trzeci w gemie breakpoint. Bagdatis biegał, Bagdatis był cierpliwy, Marat tę cierpliwość stracił, trzepnął rakietą, jest przełamanie, obawiam się, że tym razem w odróżnieniu od tego, co miało miejsce na początku seta, odrobienia tej straty nie będzie. Wracamy na Rotlaver Arena, za chwilę nieprawdopodobnie ważny gem. Bagdatis przełamał przed chwilą Marcosa Safina, Marata Safina i będzie serwował, jeżeli wygra podanie, jeżeli będziemy mieli wynik 2-0 w setach, no to szanse Rosjanina w tym meczu zmaleją do zera. Dlaczego? Ano z prostej przyczyny, Safin grał w karierze 37 spotkań pięciosetowych, ale nie zdarzyło się nigdy, by odrobił stratę dwóch pierwszych setów w meczu. Owszem, jak on prowadził, to była inna sytuacja, doganiali go, potem wygrywał. Natomiast jak przegrał dwie pierwsze partie, nie potrafił się nigdy podnieść przez wszystkie lata swojej kariery. Mądrze. No, dużo widzi Cypryjczyk, umiejętnie sięga do swoich sztuczek technicznych, korzysta z tego bogatego wyszkolenia. No to jest tenisista efektowny. To jest gracz, który naprawdę dużo potrafi. Pięknie. I czucie, i szybkość, i to z obu stron, bez zarzutu. Są tutaj w tym spotkaniu takie wstawki tenisowe z gatunku niezapomnianych, absolutnie niezwykłych. Bardzo energicznie Marat rozpoczął. To wyglądało, jakby postanowił, że jeszcze się nie podda w tym gemie. I kto wie, czy nie skorzysta. Podskoczył przy forehandzie. Nie powinien tego robić. Marat Safin. Break point powrotny. Czyli okazja, żeby odrobić stratę serwisu. Kolejna próba z gatunku dla wytrzymałych i cierpliwych. No
to jest tak, że w tego rodzaju konfrontacjach im dalej, tym trudniej, tym wyżej podnoszą obaj poprzeczkę, tym więcej trzeba rzucić na szale własnych pomysłów, własnych rozwiązań. Pojawiają się znajome gesty Cypryjczyka, wcześniej był raczej oszczędny w tych reakcjach. Bardzo trudna wymiana. Chcę wrócić jeszcze na moment do tej piłki pospiesznie zagranej przez Bagdatisa i szybko i w ważnym momencie zepsutej. Safin się powstrzymał, jeszcze tym razem rakieta ocalała. Natomiast Bagdatis po tamtym błędzie, takim błędzie typowym dla noworyszy w dyscyplinie, przyjął żelazną konsekwencję. I to się wszystko opłaciło, ta dyscyplina taktyczna. Rozegrał trzy kolejne piłki, jak wielki mistrz Marcos Bagdatis wygrał seta. Jest 2-0 i naprawdę coraz trudniej wyobrazić sobie jakieś poważniejsze nadzieje dla Safina. Rosjanin Marat Safin powstrzymał w drugim secie lawinę wcześniej popełnianych niewymuszonych błędów. Nawet wyrównał, a okazał się lepszy w tej statystyce od rywala Marcosa Bagdatisa, tylko że to wszystko go nie uratowało przed przegraniem całej partii. Trzeci set się zaczął. Jest 2-0 w setach dla Bagdatisa. I raz jeszcze przypomnę, o czym mówiłem pod koniec poprzedniej partii. 37 pięciosetówek rozegrał Safin i nie zdarzyło się, by wyszedł z takiej opresji, to znaczy, by wygrał z wyniku 0-2 w setach. No ale każda seria się kiedyś kończy, więc może dziś będzie inaczej. Trochę sam nie wierzę w to, co mówię, ale z drugiej strony przez lata patrzenia na mecze tenisowe wiem już na pewno, że no nie ma sytuacji niemożliwych. Wszystko może się przytrafić. Oczywiście to, co wiemy o Maracie Safinie, jego przyzwyczajenia, jego maniery skłaniają ku opinii, że ciężko tu będzie się pozbierać. Pierwsze niepowodzenie może być już tym ostatnim punktem rozstrzygającym o losach spotkania, ale może ambicja spowoduje, że on jednak raz jeszcze się pozbiera. No tak jak powiedziałem, drugiego seta grał dużo lepiej niż pierwszego i to wszystko nie wystarczyło. Łatwy gem dla Rosjanina. Dość dobry był to gem serwisowy. Czy to coś będzie oznaczało więcej? No musimy poczekać na podanie Marcosa. Kiedyś to się nazywało samokrytyka.
Pomysł świetny, ale nie wyciągnął tej piłki wystarczająco ostro. Zabrakło tego ruchu mocniejszego główką rakiety do góry. Bardzo dobrą sytuację Safin, by zaatakować, nie zdecydował się, natomiast ruszył w kierunku siatki Baghdatis. Pospiesznie, nie trafił czysto i pierwsze kłopoty Cypryjczyka. Dwa breakpointy Safin. Proszę zapamiętać tę sytuację, pierwsza z dwóch bardzo ważnych piłek. W tenisie są akcje, sytuacje, które nie mają takiego istotnego znaczenia i piłki najważniejsze na świecie, jeżeli się marzy o zwycięstwie. No i taką bardzo ważną piłką był właśnie ten pierwszy breakpoint, teraz drugi. No i nie ma znaczenia, jak się efektownie i skutecznie gra wcześniej. Ma znaczenie, jak się gra w takiej sytuacji. A tu Safin zagrał dwa razy w sposób, który każdy potrafi ocenić sam. No, idę o zakład, że ta rakieta nie dotrwa, nie przeżyje tego meczu do końca. Gdyby to miało coś pomóc, no, to jeszcze można by się z tym zgodzić. Natomiast gołym okiem widać, że tu się niewiele da poprawić, bo on się naprawdę momentami bardzo stara i było już kilka takich sytuacji, które są łatwe do zinterpretowania. Człowiek zacisnął zęby, jakby wbrew samemu sobie próbuje. No i do pewnego momentu nawet idzie. W najważniejszej chwili znów zawód, znów błąd. Brawo. No to trzeba mieć czucie w ręku i wielki talent, żeby tak, bez sygnalizacji, tak jakby od niechcenia, zagrać takie cudo. A to już nie jest cudo, to już jest prosta konsekwencja tego, że było niestaranne ustawienie się.
Coś go tam wyraźnie zaskoczyło. Spojrzenie w kierunku boksu coacha. Oczekiwał jakiejś sygnalizacji, podpowiedzi. Co zrobił źle? Dlaczego nie zdołał tej piłki wybrać? No wyraźnie podkreślali tenisiści, że na tej nawierzchni, w odróżnieniu od rebound, gdzie to było po prostu niemożliwe i trzeba było być niespełna rozumu, żeby tego próbować, ale tu można się ślizgać. To jest trochę inny rodzaj podłoża, nie przylepiający się do butów. No ale te ślizgi niewiele Bagdatisowi pomogły. Safin spokojnie dograł, Gema prowadzi w trzecim secie 2-1. Pewnie trochę poczekamy na jakieś przełamanie w tej partii spotkania. Bagdatis 1-2 w trzecim. Podanie Cypryjczyka. No i świetne otwarcie Rosjanina. Dobra akcja, szybki atak. 0-15. Brawo, kolejne dobre zagranie Safina. Poprawił się humor argentyńskiemu coachowi, to ten w pierwszym rzędzie. Prosty błąd. To jest niesłychane, jak doświadczeni zawodnicy nabierają się wielokrotnie na te podania z tak zwanym kikiem. I to przy tak ważnym punkcie. Ale trochę się popsuł celownik Cypryjczykowi. Tu niewątpliwie pojawia się jakaś szansa dla Safina. Ona już jest dokładnie w sensie wynikowym. Jest breakpoint. Raz przełamał Safin Marcosa. I to jest break numer 2. Zupełnie nowa sytuacja. Pierwszy raz w meczu to Safin przełamuje Cypryjczyka jako pierwszy w spotkaniu. I jeszcze nie było takiego wyraźnego prowadzenia Marata Safina, więc może te wszystkie opowieści wyjęte ze statystyk, że nie odrabiał strat, że zwykle przegrywał, jak przegrał dwa pierwsze sety, a może dzisiaj będzie trzeba między bajki włożyć. Na razie Safin 3-1 i serwuje.
Ważne to było i w odpowiednim momencie znalazł tego asa. No z asami w tym meczu Safin kłopotów nie ma od początku. I jeszcze jeden. Marat Safin najwyraźniej ready vivus. Bardzo wiele mówi ten wyraz twarzy. Tam było wypisane, jaką długą drogę trzeba pokonać. Prośba o sprawdzenie. Raz w takiej sytuacji Marat miał rację. No, czyżby tak często się sędziowie mylili na jego niekorzyść? Nie, oczywiście, że nie. Safin has two challenges remaining. No to są standardy, za krótka odpowiedź na serwis, wobec tego musi nastąpić kończący atak, inaczej na tym poziomie w ogóle gry sobie nawet wyobrazić nie można. Liczba challenge'ów, jakie im jeszcze pozostały, ile razy się mogą jeszcze pomylić. A Safin wygrywa ważnego dla siebie gema. Trzy gemy zdobyte pod rząd. Safin już raczej tego seta Baghdatisowi nie odda. Prowadzi 4-1. Marcos Baghdatis, trzeci set. Przegrywa 1-4 i serwuje nowymi piłkami. Marat Safin przed chwilą trochę sobie poprawił humor, wygrywając 3 pod rząd gemy. Pierwszy w meczu as Cypryjczyka. Długo trzeba było czekać. To jest kwestia jednego podstawowego problemu każdego tenisisty. Jak długo można utrzymać na tym samym wysokim poziomie koncentrację w meczu? To mniej więcej tak, jakby komuś kazać przez, bo ja wiem, 2 godziny trzymać rękę wyciągniętą przed siebie. Dotknął linii i to oceniono jako błąd stóp.
Bardzo surowi są australijscy sędziowie. Saffin leads 4-2. Wygląda na to, że to teraz Safin zaczyna stosować metodę Baghdatisa, początek akcji wolniejszy, uśpienie rywala i nagle przyspieszenie, piłka kończąca i poskutkowało. Return. Taki return chodziło. I też zła odpowiedź. Błąd z ustawieniem. Nie mógł się zdecydować, forehand czy backhand. Piłkę dostał na ciało. Pewnił się, który to ślad. Nie jest na 100% pewien. Prosi o sprawdzenie werdyktu. Wydaje mu się, że był out. No, wydaje mu się tylko. Nadzwyczajny. Wrócił do Melbourne Boris Becker, no bo to w stylu słynnego Niemca rzucił się Rosjanin, to w znakomity sposób tę piłkę złapał, zdobył punkt, zdobył gema, prowadzi Safin w trzecim secie 5-2. Pierwszy punkt grają w ósmym gemie Safin i Baghdatis. No jakaś niemoc dopadła cypryjskiego tenisistę, wyraźnie gorzej się porusza, gorzej startuje do piłki, w związku z tym przegrywa punkty, z którymi wcześniej radził sobie dość pewnie. Tu nabrał się na rotację zagrania. Najpierw zły kierunek ataku, ale uratował się akcją wolejową po 15.
i kryzys Bagdatisa trwa. 15-30. Wyraźnie się poprawił humor Rosjaninowi. Bardzo często przed wykonaniem uderzenia Bagdatis prezentuje taki wzorowy wręcz balans całego ciała i on w tym stanie zawieszenia potrafi oszukać Safina co do kierunku zagrania. Teraz bez balansu, ze środka kortu, banalny błąd, piłka setowa, Safin. A powinien się Cypryjczyk postarać, by nie przegrać jednak tego swojego podania. To jest kwestia, kto będzie serwował jako pierwszy w następnym secie. Gem i set Marat Safin. Rosjanin wraca do walki. To jest sygnał, że no chociaż nie ma dzisiaj nadzwyczajnego dnia, chociaż na początku psuł bardzo często, to jeszcze broni nie złożył, jeszcze się nie poddał, jeszcze nie wszystko w tym spotkaniu stało. Sędzia mówi, że dla niego piłka wyglądała na autową, więc ponieważ to był taki opis na okrągło, to prosi Bagdatis o sprawdzenie. No i rzeczywiście nie tylko wyglądała, ale była autowa ta piłka. Zaczyna pomału przypominać Marcos Bagdatis Marata Safina z pierwszego seta. Przestrzeliwuje co chwila, trochę czasu, trochę miejsca, wolna ta część kortu po lewej, on nie trafia. No i w miarę łatwe gem Marata. Od razu się zmienił wyraz twarzy, od razu nawet to zmęczenie jakby ustępuje, jak stawka wzrasta, jak się pojawia cień szansy przy tym większym wydzielaniu adrenaliny, od razu wszystkie funkcje organizmu się prezentują zupełnie inaczej i człowiek jest w stanie w takiej sytuacji nawet zapomnieć o śmiertelnym zmęczeniu, jakie mu wcześniej towarzyszyło. On musi tu wprowadzić jakiś nowy element Cypryjczyk. Musi się poderwać.
Nie był to dobry pomysł z tą piłką krótką. Więc w pewnym sensie Rosjanin sam sobie to nieszczęście sprowokował. W miarę upływu czasu obaj coraz wyraźniej przechodzą na pozycje pozwalające grać zza tej linii końcowej. Ta gra się uspokaja w związku z tym, dwuwymiany stają się dłuższe. I teraz cała sprawa sprowadza się do tego, który zachował więcej energii, który będzie popełniał mniej prostych błędów. Bagdatis wyglądał na zaskoczonego. I znów wpadło. No to nie są dobre sygnały dla cypryjskiego tenisisty. Odbudowuje swoją pewność gry Rosjanin. Jeszcze kilka takich akcji i może to wszystko zacząć kompletnie inaczej wyglądać. Proszę się nie dziwić tej rozpaczy. A raz uderzył, wpadło, drugi raz wpadło. Więc miał się prawo spodziewać, że tak będzie częściej, ale tutaj bez pomocy samego zawodnika ta reguła nie obowiązuje w sposób automatyczny. Ojej. I znów punkt i piłka do zapamiętania. Ważny moment meczu. Safin biegający jak szalony. Nie miał prawa odebrać pierwszej piłki, nie miał prawa odebrać drugiej. Złapał obie. Cypryjczyk chyba trochę zlekceważył sytuację. Miał ogromną przewagę. Zabrakło ruchu nadgarstka. Przegrał punkt, który się wydawał no nie do straty. Zdaje się, w błąd stóp mu wywołano. Jak zwykle w takim momencie to często bywa element, który dodatkowo denerwuje gracza. Są ludzie, którzy zaczynają dyskutować z sędziami. Tracą na tym, on tu się siłą woli powstrzymał, ale jest breakpoint. Nie trafia z meczem ze 100% pozycji. No, opuszcza pomału Marcosa Bagdatisa wszystko. I chłodna głowa, i precyzja w ręku, i nogi zaczęły gorzej pracować, i błędy się sypią teraz jeden za drugim.
2-0 Safin. Nie do uwierzenia, ale wygląda na to, że Rosjanin ma otwartą drogę do wyrównania stanu tego pojedynku w setach. Cypryjczyk po prostu nie może w to wszystko uwierzyć. Już się chyba przyzwyczaił do obecności swojej osoby w trzeciej rundzie turnieju. Jest jedyna droga, by odbudować pewność gry. Bo trzeba wreszcie zacząć uderzać kątowo, trzeba wreszcie zmuszać Safina do biegania. Za dużo było tych piłek podcinanych, miękkich. Safin się przyzwyczaił, zaczął kontrować, zaczął przejmować inicjatywę. A Cypryjczyk chyba sobie przysnął, chyba uwierzył w swoją dzisiejszą gwiazdę. Ta wymiana. Na jej końcu okazało się, że nóg zabrakło temu młodszemu, nie Safinowi. Przypominać mi się zaczynają niektóre reguły obowiązujące na ringu bokserskim. Pięściarz zbiera ciosy na korpus, wydaje się, że jest wszystko w porządku, że się nic nie dzieje, tylko jak zawsze mawiał w swoich komentarzach Jurek Kulej, efekty przychodzą po pewnym czasie i coś takiego się zaczyna dziać z Bagdatisem. Niby było wszystko w porządku, niby świeży, prowadził, dominował i nagle inny Cypryjczyk. Krok po kroku jednak zostaje z tyłu za Safinem. Rosjanin nagle odzyskał wigor, nagle ostrzejsze podania, przed chwilą 212. A Bagdatis nie może w kort trafić. Gra, żeby skończyć, dobra pozycja, przestrzeliwuje. 3-0 Safin. No niesamowity zwrot nastąpił w tym spotkaniu. Rotlaver Arena ponownie na Państwa ekranach, czwarty dzień Australian Open. Teoretycznie już się powinien skończyć, on się skończył nawet o tyle, że czwartek przeszedł w dzień kolejny w Melbourne, no ale ci dwaj, którzy jeszcze grają, swojej pracy nie zakończyli. Nie, przepraszam, moja pomyłka, jeszcze nie ma, jeszcze nie minęła północ, jest godzina 11.27, 23.27 w Australii, no ale tak czy inaczej zbliżają się do takiego punktu bardzo ważnego, natomiast losy spotkania są absolutnie nierozstrzygnięte. Co więcej, coraz mocniej widać, że tu musi dojść do piątego seta i że wcale Marat Safin w tym piątym secie nie będzie bez szans. Potężny kryzys przeżywa na korcie Marcos Bagdatis. Powietrze dosłownie z niego uszło w ułamku sekundy. Nie powinien pomagać w ten sposób swojemu rywalowi Rosjanin.
Kolejny raz w dniu dzisiejszym, ten pierwszy miał miejsce na samym początku gry. Teraz znów to samo, dobiegnięcie i nieoczekiwanie brakuje tego czucia w ręku, czegoś, co zawsze było znakiem wyróżniającym Safina. Nie trafia w kort i to ewidentnie. Tam się zdenerwował, tu nieskoncentrowany, psuje return, właściwie blok taki returnowy i jest przewaga Cypryjczyka. Marcos Baghdatis wygrywa swojego pierwszego gema w czwartym secie. Nie wyglądało to najlepiej na początku. Co więcej, można było być przekonanym, że będzie za chwilę podwójne przełamanie. No ale Cypryjczyk się obronił. Safinowi okazja uciekła i on jest wściekły, bo sobie zdaje sprawę, że jest zasadnicza różnica między wynikiem 4-0 a 3-1. Bo tak, Baghdatis jeszcze może mieć nadzieję na odrobienie straty. To jest tylko jeden break. Ależ nieroztropnie zagrał Safin. No to tak to można odbijać, jak się ma po drugiej stronie jakiegoś początkującego juniora, nie? Wciąż przyzwoicie biegającego tenisistę cypryjskiego. Zresztą akurat Baghdatis jest graczem, którego poruszanie się po korcie jest naprawdę mocną stroną, więc jemu trzeba grać piłkę trudniejszą, a nie kozłującą tak wysoko. Bardzo ryzykowny serwis Rosjanina, ale trafił. I znów Safin trafia. Przy operowaniu oburęcznym backhandem ma zawsze lepszą kontrolę nad uderzeniem, więc jest większe prawdopodobieństwo, że tak odbijając trafi w pole gry meczowej. Pozwolił przejąć inicjatywę przeciwnikowi. Trudny do uratowania wydaje się ten set. Baghdatis serwuje przy wyniku 1-4. No jeśli dobrze zrozumiałem, zatrzymał grę Marat Safin.
15-0. Trafia Bagdad z 40-15. Gra w kratkę, jedna akcja wzorowa, dobry balans całego ciała, precyzja uderzenia, za chwilę spóźnione odbicie, prosty błąd z tego samego forehandowego zagrania. I znów forehand wpakowany w siatkę. No, ma wszelkie dane ku temu, by teraz podjąć walkę o jeszcze jednego breaka Marat. No bo skoro cała przewaga uciekła Marcosowi, to czemu nie spróbować? Bagdatis też o tym wiedział i dlatego zrobił coś, czego od dłuższego czasu nie robił, czyli efektownie przyspieszył. U niego bardzo dużo zależy od tej proporcji, jaką on dobiera pomiędzy rotacją a zagraniem bardziej płaskim. Momentami ten pojedynek przypomina taką walkę wręcz. Cios za cios, akcja za akcję. Bezdyskusyjne jest, że teraz swój czas kryzysowy ma Marcos Bagdatis. To nie ulega żadnej wątpliwości, tego nie zmienią pojedyncze dobre zagrania. I trochę słabiej słychać doping dla niego z trybun. Wszystko nie tak. Jak można taką przewagę zmarnować? Mógł zrobić absolutnie wszystko z tą piłką, co tylko zrobić można. Znów ta sytuacja, która jest
futfotem, czyli błędem stóp, dotyka butem linii przed rozpoczęciem akcji serwisowej. Tej linii nie wolno ani dotknąć, ani na nią wejść. Bardzo dużo punktów stracił przy swoim podaniu Marcos Baghdati w tym secie, w odróżnieniu od Safina, który serwuje w tej części pojedynku ze znacznie mniejszymi stratami. To jest ogromnie ważne dla losu spotkania. Zrobiło się 4-2 nowymi piłkami Safin. Pokazywał, że nowe piłki, a tutaj przy forehandzie o tym zapomniał. Jak nie ma nakrycia uderzenia, szczególnie przy odbijaniu piłką nową, to ona leci jak z procy. To samo. No to zdaje się będzie tak wyglądało już do samego końca tego pojedynku. Nie wiem, czy skończą w czterech, czy w pięciu setach i naprawdę teraz już zupełnie nie wiem, który z nich sięgnie po zwycięstwo. Wydawało mi się na początku oczywiste, że to musi być Baghdatis. Teraz wcale tego nie jestem taki pewien. Natomiast to będzie do końca taki mecz szarpany. Trafia Safia, zaczepiła ta piłka o linię. Jeszcze się upewnił u swoich w boksie, że to było dobre zagranie. Nieprzewidywalne staje się to, co robią obaj. Naprawdę tak często sytuacja wymyka się spod kontroli jednemu i drugiemu tenisiście, że tu przewidywanie czegokolwiek to graniczy z wróżeniem z fusów. Safin to gra nadzwyczajnie, trafia asy, a czyści linię, to za moment wyrzuca. No, nie ma wątpliwości, że trafił. A nie, jednak ma wątpliwości Baghdatis i tak późno się zdecydował, żeby skonfrontować, bo pokazuje, że taki malutki, ale out był. No zaraz zobaczymy, czy ma rację. Nie ma racji. Oby nie ma o żadnym malutkim aucie, piłka plasnęła w linię wręcz. Może on oglądał inny ślad. Znów się domaga challenge'u, ale nie jestem taki pewien, czy ma rację. Ja miałem wrażenie, oczywiście mogę się mylić, że Safin trafił. Oczywiście, że trafił. To wszystko, te błędy w ocenie Cypryjczyka, to też jest sygnał, że traci siły, że jest zdenerwowany, że gorzej postrzega na korcie. Piłka na 5-2. 5-2 Safin. I to wszystko, co się dzieje źle po stronie Marcosa Baghdatisa, jak w naczyniach połączonych przepływa z pozytywnym skutkiem na stronę Marata Safina. I słowo daje, nie wiem jak się to
końcowym rachunku zakończy. Safin 5-2 w czwartym. Roczny turniej, na razie jeszcze tego rodzaju widowiska i w turnieju pań, przy czym tam należy sobie na razie darować tego typu przewidywania i jeśli się zdarzy wielkie widowisko, to znacznie później, może w przyszłym tygodniu, ale w turnieju panów było teoretycznie kilka okazji, natomiast wielkich gier nie było. Sądziłem, że tu będzie dziś taki spektakl. Jest dramaturgia, są zwroty akcji i nie oszukujmy się, jest kiepsko z poziomem. Jest bardzo dużo błędów, bardzo nierówno grają obaj. Nerwowo szarpią tym pojedynkiem, no ale ktoś musi wygrać. Safin się uspokoił, jak nie on, zepsuł prostą piłkę i nawet mu powieka nie mrugnęła, a to jest najlepszy dowód, że jest dla niego dobrze, skoro tak reaguje. Błąd, błąd Marata, nie wiem po co był ten taniec, jak idziesz w przód, no to już atakuj, natomiast wycofywanie się po rozpoczęciu akcji, no to jest taki typowy błąd tenisa kobiecego, no to, to tak robić nie wolno. Prośba o skonfrontowanie tego z obrazem komputerowym. Podanie dobre. Gem dla Bagdatisa, trzeci gem, Cypryjczyk. No tu nic się zaskakującego nie stało, on serwował, on powinien poprawić wynik. Teraz jest gem istotny. Marat Safin, 2 godziny 37 minut, zbliża się w Melbourne północ. I... i fatalnie Safin. Coś tam kombinował. Powinien chyba próbować odbijać z powietrza. Potem puścił piłkę na kort. Po koźle zawsze trudniej. Ale dziwne rozchwianie decyzyjne w takim ważnym momencie. 0-15. Kolejny dziwny błąd Marata Safina. Napięcie wzrasta, no bo to w końcu jest tylko jedno przełamanie do odrobienia. 0-30. Teraz stanął Marat Safin, no. Zaskakujący przebieg ma ten pojedynek. Siedem punktów pod rząd zdobył Marcos Bagdatis, 3 breakpointy Cypryjczyk. 2. Mamy taką sytuację, że na palcach jednej ręki można teraz liczyć piłki czyste, ładnie wygrywane. A teraz licytują się na błędy obaj. Dobrze zaatakował. Wyciągnął piłkę spod siatki. Atak z takiej pozycji jest o tyle trudny, że powstaje pokusa, by uderzyć
nie manewrując nadmiernie nad garstkiem, to często robi Baghdati. Safin tu umiejętnie pociągnął główkę rakiety do góry, zakrył ją, piłka wylądowała w samym narożniku pola. Ale to trzeba podjąć to ryzyko. Trzeci breakpoint. Obronił się Marat. Uff, z jakich opresji wyszedł. 11 as Rosjanina. No i znów brawa za serwis. Co to znaczy dysponować takim ostrym podaniem? W najbardziej rozpaczliwej sytuacji zawsze jest jeszcze jakieś wyjście, jeżeli funkcjonuje to podanie. Nie, nie, nie. Zaryzykował, trafił drugim serwisem w linię. No, siostra przeżywa mocno walkę brata. Tymczasem brat kolejny raz w karierze stanie do rozgrywania piątego seta. Trochę wspomnień z tego czwartego seta. Najciekawsze sytuacje wybrał realizator. Kilka ciekawych odbić. Wybrał tą sytuację, kiedy próbował zrobić sobie przy pomocy krzywdę Marcos Baghdatis, rozpaczając po kolejnym nieudanym zagraniu. Zdenerwowanie w obu obozach. Siostra Marata Safina Dinara przeżywa, jak powiedziałem, ogromnie występ brata. Marat właściwie z pozycji beznadziejnej odrobił stratę dwóch setów. No i teraz wszystko jest sprawą otwartą. Raz jeszcze przypomnę, grał 37 razy mecze pięciosetowe, nigdy nie odrobił wyniku 0-2. Ale kto wie, może dziś to zrobi. Dawno takich gestów nie oglądaliśmy. Chociaż momentami bardzo nie szło, to zachowywał się niezwykle pokornie, powiedziałbym, wobec zaistniałych sytuacji. Cypryjska flaga powiewa przy każdej nadarzającej się sposobności. On się urodził, mieszka na Cyprze, chociaż matka Greczynka, a ojciec jest emigrantem z Libanu. Mowa rzecz jasna o Baghdatisie. Marat ma w swoich żyłach dużo krwi tatarskiej. Rodzina ojca pochodzi z takich właśnie okolic. Thirteen.
za mniej więcej kwadrans będą 3 godziny od kiedy rozpoczęli ten pojedynek, to trudne przy takim zmęczeniu, przy takiej stawce zapomnieć o tych 4 setach wcześniejszych, o tym co było najpierw. Jeden musi zapomnieć, że miał wygrane 2 pierwsze partie i mecz w kieszeni, drugi o zmęczeniu, jakie musi mu towarzyszyć, bo zaczął źle i długo się nie mógł na tym korcie pozbierać. A teraz trzeba zapisać nową kartę. Ostatni set będzie grany do skutku, do różnicy 2 gemów, bez żadnej rozgrywki tiebreakowej na końcu. Zaczął Baghdatis, prowadzi 1-0. Teraz Safin. Znów prosty błąd, a on się nie złości, raczej koncentruje na następnej piłce, szybko wyciera. Jest zbyt doświadczonym tenisistą, by sobie nie zdawać sprawy, że teraz nie może się zdekoncentrować. Drugi punkt za darmo. No i robi się nieprzyjemnie. 15-40, 2 break points. To są wszystko sytuacje bez wyjścia. Tu potem możliwość odrobienia straty jest minimalna. Tu sobie na błędy w ogóle nie wolno pozwolić. Przygotowany atak Baghdatisa. Może to nie był jakiś atak nadzwyczajny, ale istotne moim zdaniem było to, że pobiegał Safin przed wyprawą w kierunku siatki przez Cypryjczyka. I zmęczony nie był już tak precyzyjny, odbijając backhandu. I stało się przełamanie. 2-0 w piątym. Bardzo, bardzo trudna sytuacja Safina. Można by powiedzieć po tym, co robił w trzecim i w czwartym secie, że aż niesprawiedliwe. No ale tego rodzaju oceny są trochę nie na miejscu na tenisowym korcie. Proste zasady obowiązują. Jesteś dobry, wygrywasz, idziesz dalej. Grasz słabo, odpadasz. No i co najwyżej jacyś twoi szaleni fani będą po tobie płakać.
wyraźny jest ten związek pomiędzy skutecznością gry Baghdatisa, a tym, ile musi wcześniej po korcie biegać Marat Safin. Jak się uda Cypryjczykowi rozkołysać Rosjanina, jak go zmusi do biegania, to większe jest prawdopodobieństwo, że na końcu zdobędzie punkt. Słabiutki, słabiutki lob. Przepowiadałem, że rakieta nie wytrzyma do końca meczu, ale kto wie, może na tyle się Marek zmienił, że daruje jej życie w tej zabawie. Przymiarki są coraz poważniejsze. Zabawnie to wygląda swoją drogą. Gdzieś się spotkałem z takim określeniem pod połamaną rakietą. Dlaczego? Bo to zła rakieta była, więc jednak rakieta nie przeżyła. Widocznie była zła. Baghdatis prowadzi 3-0-2 na początku. Wydaje się, że sytuacja powtórzy się i dziś, ale kolejny raz coś mi w środku podpowiada, że trzeba ostrożnie, że ten Safin niby się złości, rakietę stłukł na kwaśne jabłko, ale jeszcze chyba spróbuje. Jest jedno przełamanie na korzyść Baghdatisa. To może starczyć, ale nie musi. Wątpliwości przy ocenie sędziowskiej. Safin podszedł, obejrzał ślad, pokiwał głową. To znaczy, że się zgadza z decyzją sędziów, że był out. Ten ślad jest widoczny również i na tym plexicushion. To jest właśnie ta zła rakieta. No ale zasłużyła sobie na taki los, teraz jest inna i na pewno będzie lepiej. Żartuje naturalnie. Sprawa się zaczyna robić poważna, nie ze względu na to, że jest zagrożenie dla kolejnej rakiety, tylko ze względu na to, że Safin najwyraźniej chce przegrać kolejny swój serwis. A jeśli tak się stanie, no to będzie to już bez porównania trudniejsza sytuacja, właściwie bez wyjścia. Dobrze rozegrany atak, marny wolej na koniec. Nie wiem, po co był ten ruch nad garstkiem, zmiękczający wolejowe uderzenie. Przygotowanie wspaniałe. Tu można było bardziej uderzyć do narożnika, ale z wolejem się spóźnił. To tak wyglądało, jakby założył, że Safin nie dobiegnie, a on złapał piłkę. No jakby nie było, punkt dla Marata 15-30. Wymuszony atak Safina. Kiepsko to wyglądało pod siatką. Z trudem złapał pierwszą piłkę, przy drugiej już nie miał żadnych szans. No nawet w tym stanie zmęczenia obu, bez porównania, gorzej wypadają akcje Rosjanina. I coś, co spokojnie chyba można nazwać dwoma małymi piłkami meczowymi.
właściwie należy obu tenisistów zrozumieć. Przy takim napięciu i zmęczeniu przychodzą do głowy pod koniec różne pomysły. Nie da się ukryć, że większość tych pomysłów jest zła, a na pewno zdecydowanie złe jest wykonanie. No, sposób zagrywania tego dropshota przez Baghdatisa fatalny po prostu. Safin skorzystał. Drugi breakpoint. As. No właśnie, teraz się puknął w głowę Marcos, ale po fakcie. No to są takie piłki z gatunku tych, które się potrafią później śnić po nocach. Safin trafia w narożnik forehandowy. Przewaga Marat. I brawo Marat. I dropshot był dobry i spokojnie, z zimną krwią skończył, uderzając w niebronioną część kortu. No i mimo, że prowadzi Marcos Baghdatis, to wydaje mi się, że przebieg tego ostatniego gema może za chwilę zaprocentować na korzyść Rosjanina. On tu wyszedł z takiej topieli, z której się właściwie już nie wychodzi w meczu tenisowym. Cypryjczyka teraz może uratować przede wszystkim przyzwoity serwis. On oczywiście musi swoje wszystkie podania już teraz tylko wygrywać. 15-0. Gest. Baghdatis widział tę reakcję przeciwnika. Nagle dostał zastrzyk energii, as serwisowy. Trzy piłki na 4-1. Ale piękne uderzenie. Nieprawdopodobne chwile słabości przeżywają obaj na tym korcie głównym w Melbourne. I tak jak powiedziałem, zadecydował dobry serwis. Trzy podania przyniosły mu bezpośrednio punkt. Baghdatis prowadzi 4-1. Safin kręci głową, zły, bo świadomy, że ucieka mu sprzed nosa szans. Kibice jednego i drugiego tenisisty emocje przeżywają ogromne. Akcji nadzwyczajnych kilka. Tenis przez większą część spotkania poprawny, chociaż nie powalający na kolana. No,
proszę, co może zrobić kontakt piłki z siatką. Zagranie zmierzające w aut wróciło do kortu i gdyby Safin tam nie stał, gdyby się obrócił, o tutaj, to przegrałby wygrany punkt. Jak do końca trzeba na korcie uważać, jak do chwili kontaktu piłki z podłożem nie ma rozstrzygnięcia. Zmiana decyzji liniowego w wykonaniu arbitra na stołku. Safin z uwagą ogląda ślad, prosi o challenge. A i zaraz zobaczymy, czy hiszpański arbiter się nie pomylił. Nie, widział dobrze pan Molina. Pierwszy raz zmienił decyzję liniowego i zrobił to słusznie. Dobrze widział. Znów challenge. Może nie mieć racji Cypryjczyk. I chyba o tym wie. No. Tak, pospieszył się. Emocjonalna reakcja. Nieduży aut. To go trochę tłumaczy. No ale w tym ujęciu komputerowym wystarczająco wyraźnie. Safin 30-15. 40-15. Niezależnie od wszystkiego, to jest dość szybki mecz. Piąty set, 3 godziny. Tu nie ma długich wymian, albo przynajmniej niewiele ich w sumie było. Kolejny gem, szybki i dla serwującego, Safin 2-4, no i coraz jaśniejsza staje się sytuacja na korcie. Wszystko zależy od dwóch kolejnych gemów serwisowych Marcosa Baghdatisa. Oto przed nami pierwszy z nich. Jeszcze nowe piłki. Dobrze wykorzystane. No to jest przewaga Baghdatisa, ta nowa piłka, która szybciej sunie w powietrzu i na nawierzchni, a niestety gwóźdź do trumny Marata Safina, bo nagle energii w nogach mu nie przybyło, a biegać trzeba szybciej. Bezbłędnie serwuje Cypryjczyk i z każdym takim uderzeniem no, przybliża sobie tę trzecią rundę. No ale nie wszystko jest takie oczywiste. Będzie przy każdej nadarzającej się sytuacji okazji przynajmniej próbował kontrować Marat Safin.
Nie był dobry ten atak w tym sensie, że pierwszy wolej marny. Cypryjczyk o tym wie, dlatego ten szelmowski uśmiech się pojawił na twarzy. Miał mnóstwo szczęścia, zdobył punkt, wygrał gemę, prowadzi 5-2. Nie da się ukryć, że ogromnie sympatyczne, przynajmniej dla mnie, są te reakcje Cypryjczyka, takie naturalne, takie prawdziwe. On nie udaje. Najbardziej prawdopodobny scenariusz. Teraz wygrają swoje podania obaj i skończy się wynikiem 6-3. No ale czy tak rzeczywiście będzie? Niekoniecznie. Może się skończyć szybciej. Bo tak jak przypuszczałem chwilę wcześniej, Safin sprawia wrażenie człowieka, któremu jest już raczej obojętne, co się będzie działo dalej. On wie, że on tego meczu już nie wygra. Wrócił do wyjściowej taktyki Marcos Baghdatis, naciska, rozrzuca Safina, a Marat już nie ma chyba siły biegać. Wszystko mówi wyraz twarzy rosyjskiego tenisisty. 0-30. Wreszcie trafił podaniem. No i tyle się namordował, a potem na wiwat, wysoko w powietrze, dość wyraźnie w aut i są dwie pierwsze piłki meczowe. 3 godziny, 11 minut walki, dwie szanse dla Baghdatisa. On też ma trochę dosyć. On też jest zmęczony i też mu wygina rakietę w dłoni. Jego napędza bliskość wygranej. No jakby na to wszystko nie patrzeć, wnioski są proste. Cypryjczyk nie jest w nadzwyczajnej formie. Natomiast można nie być w wielkiej formie i wygrywać. I właśnie Marcos Baghdatis dokonał takiej sztuki. Pokonał w 5 setach Marata Safina. Wygrał zasłużenie, bo miał lepszą kondycję, lepiej wytrzymał te wszystkie napięcia. W nagrodę zagrał czwartą rundę turnieju z Australijczykiem Leightonem Hewittem.